nie pędzi, jak się nie Pan Krzysztof Ziobro, Karol Poseł, były minister sprawiedliwości. Witam jeszcze raz. Ogromna brawa. Świetnica zasługuje na tak bezcennego gościa. Tak jest. Zapraszamy Andrzeja Dąbrowskiego, czwarte miejsce na liście. Przyjeżdżam, by wspierać wszystkich, by kibicować, by też jeszcze namawiać do tego ostatniego wysiłku, który przed nami, bo każdy głos się liczy. Każda chwila spełniona na rozmowie z ludźmi, na podaniu ręki ma znaczenie. I może mieć rozstrzygające znaczenie też i tutaj, w Państwa okręgu. I wpłynąć na to, czy będą tutaj 3 mandaty, 4 mandaty, czy też 2 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko zależy właśnie od tego zaangażowania i aktywności. Ale też nie kryję, drodzy Państwo, że przyjeżdżam tutaj jako nie tylko prezes, wiceprezes, czyli człowiek, który pełni oficjalne funkcje, oficjalne role w ramach Partii Prawo i Sprawiedliwość, ale też jako przyjaciel Bogdana Święczkowskiego. Którego znam od czasów studiów. Poznaliśmy się na pierwszym roku, na początku z pierwszego roku studiów. Wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się niejako zorganizować wspólną akcję na Uniwersytecie Jagiellońskim przeciwko działaniom tak zwanego betonu partyjnego, który sprzeciwiał się w roku 89, na przełomie właśnie tych dni, kiedy ważyły się sprawy przyszłości Polski, sprzeciwiał się zmianom demokratycznym, które były na horyzoncie i które miały nastąpić. Pan poseł, który z nami dzisiaj jest tutaj na sali, pan poseł Wiązowski jest też człowiekiem prawdy. I pan Andrzej Dąbrowski też jest człowiekiem sprawdzony, podobnie jak i nasze kandydatki i kandydaty senatu. Oni są sprawdzeni w pracy na rzecz Polski. Wygrany, drodzy Państwo, wszystko na mojego tutaj. Pani Szczerze, wszystkich ministra Polski, gdzie jestem, naprawdę czuć zwycięstwo. Wygramy. Z takimi kandydatami, naprawdę wygramy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Słyszę, zginął tragiczny kibic w Zielonej Górze. Straszliwa tragedia. I słyszę wypowiedzi o duży, działacze publiczni, którzy popadli do środowiska. Szanowni Państwo, w jednym zdaniu pan Donald Tusk sobie zaprzecza. Nawołuje do niewykorzystywania, po czym wykorzystuje. Czyli ja mam takie wrażenie, nie wiem jak Państwo. Nazywa się Okręg Wałbrzyski. Na to, proszę Państwa, będą specjalne pieniądze. Jeżeli będziemy przy władzy, a wszystko na to wskazuje, będziemy mogli ten pomysł realizować. Tu w Świdnicy, powieści świdnickim wszyscy mnie znają. Nie jestem obca. Jestem potrzebna temu powiatowi, temu okręgowi, chociażby po to, żeby będąc w koalicji rządzącej, być może nawet nie koalicji, wreszcie wybudować obwodnicę Świdnicy, zapobiec prywatyzacji szpitala Latawiec. Już raz to zrobiliśmy. Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą przedszkoli. Ja składałam wnioski mówiące o tym, że należy samorządom dać pieniądze na prowadzenie przedszkoli. Nie wystarczy im kazać i nie dać pieniędzy i nie dać możliwości zarabiać.
aż poprzez, proszę Państwa, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, gdzie trzeba zwyczajnego wsparcia. Poprzez wreszcie miejsca pracy. Strefa Wałbrzyska, z której tak byliśmy dumni, choć dyskutujemy na temat tego, w jaki sposób traktuje się tam pracownika, powinna nie rozwijać się w Polsce, ale rozwijać się w okręgu wałbrzyskim. Tutaj tworzyć miejsca pracy. Proszę Państwa, po pierwszym expose premiera mówiłam do niego tak, cytując Cypriana Kamila Norwida. Klaskanie mając obrzękłe prawice, znudzony pieśnią lud woła o czyny. My, proszę Państwa, jesteśmy ludzi czynu. I to Wam deklarujemy. Dziękuję.